grudzień to taki czas, kiedy przygotowujemy się do najcudowniejszych świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj przedszkolacy z przedszkola samorządowego w Hanulinie, oddział w Krążkowach, wprowadzą Państwa w klimat tych świąt, w magię. Poczujecie się bardzo wzruszeni, przepełnieni radością tych świąt. A teraz wszystkich Was serdecznie witam. Zapłakała szczerze nad losem syneczka,
bo gdzie tu kołyska, smoczek, poduszeczka. I byłaby Maria, tak dalej płakała, gdyby do stajenki gwiazda nie zajrzała. Rozświetliła stajnie, działa promieniami, jak to wszystko było, obejrzyj gdzie sam. Stajenka jest zawsze w mieście, ale opuszczona. Daj dziurawy, dziury w ścianach. Co ty na to, Maryjo? Wolałam by syna w stajence urodzić, niż dalej chodzić i szukać. Chodź, Józefie, pomóż mi, bo bardzo jestem słaba.
My, aniołki małe, drogę wam wskażemy i przez tajemce czuwać będziemy. Śmiertelny król nad wiekami.
Nie szel mnie, kiedyś bym nie szel tak. Teraz twój człowiek, a moje spanie. A dlaczego ona mnie pozwala spać? Wstawajcie, pasterze! Bóg się narodził! Gdzie tego Boga szukać? Ja wam drogę pokażę! Dostaję ci, bracia! Dostaję ci! Bóg zapłać pastuszkowie mili, żeście dziś u nas Jezuska odwiedzili. Spójrz, Józefie, kto się do nas zbliża, to trzej królowie do nas zmierzają i dla dzieciąteczka jakieś dary mają. Gwiazda twoja mnie do ciebie prosto sprowadziła, złotą darzę ci przyniosła, dziecineczko miła. Ja przyniosłem ci kadzidło wanne i pachnące, by cię uczcić Boże dzieciom, leżące. A ode mnie wolna bira na ciebie zebrana, bo z wielkiego nieba stąpił, aby cierpieć dla nas. Another round, and then the night is going down. Swing your pocket round and round, and then the night is going down.
nosić figle, co nie posprzątane. Dzisiaj stajenka czystością będzie śniła, niech cię ucieszy dziecineczka miła. My ci teraz, Jezu, pokłon oddajemy, że będziemy grzeczne, dziś obiecujemy. Wszystkim diabłom i łobuzom dziś nowiny damy, że na świat przyszedł Jezu wszem pogłaszam. Józefie, posłuchaj, to leśne skrzacinki dzieciątko uśpiły, niechaj sobie śpi nasz syneczek miły.
temu Jezu odpuść wszystkie jego winy. Jestem pani wiosna, w ziele się przybrałam, zielonych listeczków kolędę ci dałam. A ja jestem lato, złoto się przydałam, że świeci sialenek, chlebek tobie dałam. Przywiosłam dla ciebie małe reniferki, aby pilnowały ciebie Boże w niebie. Reniferki małe sobie pobrykały, Jezuska małego rozweselić chciały. Damy ci, Jezusku, te biedne saneczki, pozdzierżasz se zimą z górki na wezórki. It's coming, 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 it's co
raduje, że go chyba cała Polska miłuje. Wszyscy na spotkanie do niego przybyli, dali cenne dary, pokłon uczynili. Dziękujemy wszystkim, żeście tu przybyli i nasze przedstawienie oglądać raczyli. Lecz nie smućmy się, że musimy odejść od łóbeczka. Zabierzemy do domu, ujmy dzieciąteczka. Należą się przede wszystkim naszym dzielnym przedszkolakom. Chciałabym podkreślić, że mamy ich aż całe 50 i wszystkie dzisiaj są obecne, mimo że licznie chorowali w ostatnim czasie, ale spisali się, myślę, na medal. Dla niektórych to była pierwsza, może druga próba, dzisiaj ten występ, ale myślę, że wszyscy spisali się na medal i mi, bez względu na ich predyspozycje, umiejętności, na wiek, bo są aż od 3 lat do 6, pokazali się, myślę, z jak najlepszej strony. Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Zobaczcie, jak byliście wspaniali. Jak wszystkim się podobało, a tak się opowiadało. Proszę Państwa, ja z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy się przyczynili do dzisiejszej uroczystości. Mam tutaj w szczególności na myśli przede wszystkim rodziców, ponieważ przy dużej współpracy Państwa zorganizowaliśmy dzisiaj uroczystość. Bardzo Państwu dziękuję, z radą rodziców oczywiście tutaj na czele. Dziękuję innym osobom, które tutaj nas wspierały. Dziękuję pani dyrektor gimnazjum za to, że mogliśmy liczyć tutaj na współpracę, jeśli chodzi o nagłośnienie dzisiejszej uroczystości. I również liczę Państwu, którzy w jakikolwiek sposób pomogli nam dzisiaj. Dziękujemy serdecznie. Oddam głos pani dyrektor. A w tym czasie doszły mnie słuchy, słuchajcie, że coś chyba przygotowali wasi rodzice, ale nie wiem, czy to prawda. Pani Sławko, koleżanko, chcę, abyś nie była taka skromna. To ty byłaś koordynatorem tego występu. Przygotowałaś wraz z nauczycielami, wszystkimi pracownikami, tudzież z rodzicami. To wspaniałe przedstawienie. Wszyscy zaproszeni goście mogliście się przenieść w świat dziecka. Poczuliście się pewnie jak małe dzieci. To jest cudowny świat. Najbardziej mnie w tej pracy cieszy to, kiedy właśnie możemy pokazać efekty naszej pracy. Tak piękne przedstawienie, kiedy dzieci są wspaniałymi aktorami. Serdecznie dziękujemy wam za piękne jasełka. Tobie, koleżanko, za to wspaniałe przygotowanie dziękuję. Jesteś cudowną osobą, z którą cudownie mi się współpracuje. A teraz poproszę jeszcze o wystąpienie panią naczelnik i o zaproszonych gości, także o złożenie życzeń naszym milusińskim. Pani naczelnik, zapraszamy na scenę. Dziękujemy nauczycielom, pracownikom. Pani naczelnik, prosimy. Szanowni Państwo, lubię swoją pracę. Od 20 lat mam przyjemność uczestniczenia w różnego rodzaju jasełkach, przedstawieniach, a dzisiaj się zapisuję do fanklubu przedszkola w Krążkowach. Kochani, jestem waszą fanką. Oczywiście fanką również nauczycieli, wszystkich pracowników i pani dyrektor. Szanowni Państwo, rodzice,